Buendia, niedzielny, już nie taki poranku. Siema widzowie, witam w Szwajcarii, Ameryki Południowej, czyli w Urugwaju. Tak się właśnie mówi o Urugwaju, bo tu jest tak wszystko pochytane jak w szwajcarskim zegarku. W porównaniu z tymi innymi krajami, rzeczywiście... To jest już mój trzeci dzień w Urugwaju. Dokładnie to znajdujemy się w Montevideo, czyli w stolicy Urugwaju. Dziś piękna pogoda, słoneczko wyskoczyło zupełnie inaczej niż wczoraj. Wczoraj była paskudna pogoda. Nie ma co się dziwić, ponieważ jest środek zimy, czerwiec. To właśnie w czerwcu jest zima w Urugwaju, to właśnie w czerwcu jest tutaj najzimniej. Temperatury się kręcą około 10 stopni. No a dzisiaj jest taki cieplejszy dzień i postanowiłem to wykorzystać, aby nagrać moje nowe wideo w Montevideo. Pięknie jest. Te palmy tak trochę nie pasują do tej temperatury. To są jakieś chyba palmy zimowe. Teraz będzie to, co lubimy najbardziej, czyli sprawdzimy sobie najwyższy wieżowiec w okolicy i w całym kraju. Pół godziny z buta. Ogólnie chciałbym dużo kroków zrobić w dniu dzisiejszym, więc właśnie to zrobimy. Kto z nas nie przechodził przez te bolesne chwile montowania domowego symulatora wieżowca? Te wkurzające momenty, kiedy wszystko wydaje się zbyt ciężkie, a śrubki ciągle gdzieś znikają. Spokojnie, mamy coś, co odmieni twoje wspinaczkowe doświadczenia. Przedstawiamy Fesklamę. Jest lekka, funkcjonalna i co najważniejsze, banalnie prosta w montażu. Zapomnij o stalowych i ciężkich profilach. Z klamą wspinaczka w domu staje się prawdziwą przyjemnością. Nikt tu nikogo nie namawia do wspinaczki na wieżowce. Klamę możesz sobie kupić w formie takiego kolekcjonerskiego gadżetu. Gadżetu, który jest edycją limitowaną. Jest to już na wyczerpaniu. Kurde, zniszczę sobie buty. W ogóle o co chodzi? Ja przepraszam bardzo, ale ja jestem na mieście dopiero 5 minut od wyjścia z hotelu. I już takie rzeczy. Dobra, to był zły pomysł. To jest banko, Centralny Bank Urugwaju. Wiejemy stąd. Dobra, żartowałem, tylko nie chcę tam włazić. Przecież w Urugwaju nie ma polskiej ambasady. Mogłoby się jeszcze gorzej skończyć niż w Argentynie. No i jeszcze te ich powiedzonko, co oni tu mają. Wolność albo śmierć. Pewnie to ma jakieś korzenie w historii, takie powiedzenie, i to nie ma nic wspólnego z turystami wchodzącymi na wieżowce, ale no ale tak też właśnie takie jest dość straszne to powiedzenie. Okolica, w której znajduje się mój hotel, jest tu bezpiecznie, z tego co się naczytałem. Taka ilość graffiti w jednej z bardziej bezpiecznych dzielnic w mieście. A oto i on, widziany z odległości około 2 km. Obok wielkiego skrzyżowania wielki apartamentowiec, w którym zapewne można sobie wygodnie pomieszkać. No i tak dla kontrastu, po drugiej stronie ulicy. Niestety, ale ludzie tu śpią w taki sposób. Normalnie ktoś się tam leży prawie że na rondzie. Także no, ciulaco. W sumie trochę straszny ten Urugwaj. I to w środku dnia. Przed chwilą podbił do mnie właśnie jeden z tych bezdomnych, których tam nagrałem na skrzyżowaniu. I w ogóle bardzo dobrze po angielsku gadał, nie? O wiele lepiej niż niektórzy rzekomo świeccy ludzie z jakichś luksusowych restauracji. To oni czasami zero. A tu taki bezdomny, co śpi na rondzie. W ogóle to nie dajmy się zmylić, bo często ludzie, którzy lądują na ulicy, ci bezdomni, to są często Einsteini oraz Newtonowie oraz inni Archimedesi w ogóle naszych czasów, nie? Czasami właśnie ktoś bardzo mądry i znaczący dla historii świata staje się znaczący dla historii świata dopiero po śmierci.
Ciekawy taki trening, trochę jak wspinaczka na most Ponte Luis. Fajne industrialne baldy można by tu porobić, ale jest za ogrodzeniem. Nasze konto jeszcze jest czyste tu w Urugwaju i postaramy się, aby było czyste przez jak najdłuższy czas. O, a co to? Czyżby to najwyższy wieżowiec w całym Montevideo? Najwyższy wieżowiec w całym Urugwaju? 82. najwyższy wieżowiec w całej Ameryce Południowej? 5778. najwyższy wieżowiec na całym świecie? Tak, tak, to właśnie Torre Antel, czyli wieża Antel. Jakby wieża Antka, Antek Buła, nie, Francik Buła i Marcin Banot właśnie w okolicy. Jestem już prawie u jego stóp. Aby się tu dostać od tej strony, trzeba było naprawdę przejść takimi mrocznymi kątami. W nocy musi być tu doprawdy strasznie. Ciekawe, że to tak bliskiej okolicy, takiego wyjątkowego na skalę całego kraju obiektu, są takie miejsca. Chociaż świat jest pełen kontrastów. Widzę tam, że u samej góry jakby jest jakiś taki uszczerbek w elewacji. Jakiś taki daszek się tam rozpada. Ciekawe. Dziś jest niedziela i ciekawe, czy to z uwagi na tą niedzielę jest tu tak pusto. W ogóle on, wiesz, wygląda troszkę jak byłby nieaktywny. Został oddany do użytku już 22 lata temu, więc fakt dziwi jeszcze bardziej. Nie minąłem żadnego ogrodzenia ani nic takiego. Normalnie można sobie tu wejść. Ciekawe, czy można tam też podejść w ogóle do tej ściany. Nie jest to opuszczony wieżowiec. Widzę, że ktoś teraz tam wyszedł tymi drzwiami. Pewnie chodzi o to, że jest niedziela i dlatego jest tu tak mało ludzi. Jest to biurowiec posiadający 32 piętra. Tak on wygląda. Podszedłbym tam bliżej, ale to pewnie to jest murowany przypał. Mi się wydaje, że na pewno ktoś wyjdzie mnie zjebać, ale z drugiej strony przecież ja nie mam żadnych złych zamiarów w dniu dzisiejszym. Także idziemy. Przez te ptaki na górze oraz ubytek tu w tej elewacji oraz to, że tu prawie nikogo nie ma i jeszcze tu jest taki rozkopany remont, no to mam takie wrażenie, jakbym był w Astanie. Tu fajnie można sobie aż tak blisko podejść, ja i żaden nawet mi nic nie godo. Potwór. O nie, wpadło mi coś do oka. Dobra, wpadłem na kamerę właśnie. Nie, no ja sobie tak przyjąłem tu, jakby zobaczyć tylko, jakby wiecie, co tu jest w okolicy i w ogóle fajnie mieć możliwość zobaczenia najwyższych wieżowców, ale jeśli miałbym tak troszkę zabłądzić, jeśli moja wyobraźnia miałaby tak trochę zabłądzić i wiecie, pofantazjować na temat wspinaczki na taki wieżowiec, to nigdy w życiu bym nikomu tego nie polecił i sam nigdy w życiu bym nie podjął tej próby od tej strony, na pewno nie. A to była taka chyba najbardziej realna, mogłaby się wydawać, opcja. Chciałem podejść tam bliżej, jakby, żeby przyjrzeć się nieco lepiej tej wspaniałej, wyjątkowej bryle tego wieżowca, ale już mnie tam ktoś zauważył. Wyskoczył pan z dwoma psami i mi tam machał palcem już z daleka. Jakieś takie a la pitbulle. Szkoda, bo ciekawy jest ten Antek Tower. On jest równocześnie kwadratowy, okrągły i trójkątny.
Jest taka bardzo nieregularna ta jego bryła. Z każdej strony wygląda inaczej ten wieżowiec. No wspaniały, jest wspaniały. Okej, zarządzam oddalenie się z tego miejsca. Teraz kierujemy się na drugi najwyższy wieżowiec, właśnie w Montevideo. Oczywiście, że mowa tu o World Trade Center. Oni tu też mają swoje World Trade Center. No i idziemy to sprawdzić. Ale najpierw podwójne espresso, ciasto z taką skórką pomarańczową. Tu skórki się chyba nie je, ale no nie wiem. W każdym bądź razie jesteśmy w laboratorium kawy. Tu jest takie właśnie, znalazłem na mapie. Dobre. Tu w Urugwaju jest wszystko. Przynajmniej w tym Montevideo. No i dlatego, że w tym Montevideo jest tak dużo fajnych rzeczy, to większość mieszkańców całego kraju mieszka właśnie w Montevideo. A tak poza tym Montevideo, to tu są głównie pampy. Pampa. To są takie, kurde, jak to się nazywało, w Kazachstanie też były. To są stepy, czyli takie pola, czyli puste przestrzenie. Często rolnicy tam właśnie korzystają z tych przestrzeni. Więc tutaj też są prawie same stepy i kilka tylko takich dużych miast. Największe jest to Montevideo, które jest stolicą. Jest jeszcze kolonia Sacramento. I jest jeszcze kilka takich, których ludność nie przekracza 100 tysięcy. Więc tu praktycznie jest tylko to Montevideo. No, to jest takie największe miasto. Ale taka właśnie siekiera. Gracias. Bye bye. Fajnie, fajnie. Wszystko fajnie w laboratorium kawy. Tam ogólnie bardzo ładnie w środku było, tylko było też dużo ludzi. Ja siedziałem w takim osobnym jakby pomieszczeniu, żeby kamerą ich nie straszyć. Bardzo fajnie tam było w środku. No i cena też jest bardzo fajna. 380 urugwajskich peso, czyli około 38 zł. No ale to wszystko na, wiecie, dla dobra projektu, dla dobra odcinka. Chciałem sprawdzić, czy w Urugwaju jest dobra kawa. No i jest dobra. Podwójne espresso tak mnie wystrzeliło, że od razu aż bardziej się chce eksplorować miasto. Także idziemy tam w kierunku tej enklawy, która już tu wystaje. Tak to wygląda. W sumie te widoki kojarzą się z wysoką temperaturą. Te palmy tak właśnie myląco mogą działać. A jest zimno, naprawdę tu. Ludzie, no patrzcie, wszyscy w kurtkach zimowych. Zimno fest. Antel. Dotarliśmy do tej urugwajskiej enklawy, w której znajdują się kolejno trzy kolejne najwyższe wieżowce w całym Urugwaju i w całym Montevideo. O nie, wiecie co się okazało, że tu, że drugim najwyższym wieżowcem w całym Urugwaju jest Globanot. Ponownie Globanot. Zauważyłem te logo i mi się normalnie takie flashbacki zrobiły z tego. Jak strażacy mnie ostatnio zawijali ze ściany. Już mam dość, nawet nie wiem czy powinienem tam podchodzić. Naprawdę się nie spodziewałem tego. Kiedy szukałem informacji w internecie na temat tych najwyższych wieżowców, a my jakąś złą stroną idziemy tam. Doczytałem, że World Trade Center tu jest tym drugim najwyższym, ale nie wiedziałem, że tam jest takie wielkie logo Globanot i że to pewnie jest jakaś właśnie filia albo siedziba tej argentyńskiej firmy. Taki jest tu oto klimacik. No co, jak na La Défense w Paryżu. La Défense w Paryżu to była taka pierwsza poważna biznesowa dzielnica, na której miałem okazję być. I teraz już chyba do końca życia będą mi się kojarzyć takie miejsca z La Défense, z paryskim La Défense. Pięknie to wygląda. Widzę, że te wieżowce są, to jest taka typowa bryła właśnie wieżowca, taki prostokąt. I podobne są wszystkie. Jeden, drugi, trzeci. No i tam Globant wystaje.
podobne są, wszystkie są kwadracioki i mają takie jakby poprzeczne te takie linie. Tu właśnie to wygląda jak linie na kartce w zeszycie. No, może się tak skojarzyć. No, mi się to w każdym bądź razie kojarzy z piętą. Tu by trzeba było z pięty to jakby ładować. Ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie jest możliwy pewnego rodzaju ruch. To wiecie o tym, że ja jakby... A, musimy ten odpalić, kroki. Ja nie wiem, jak tam wasza wyobraźnia i co wam się wydaje, że ja będę właził zaraz na kolejny wieżowiec. No nie bardzo. Bardzo możliwe, że kolejny wieżowiec to my zrobimy dopiero za rok. Albo nie wiadomo jeszcze. W ogóle jestem bez supportu. Jestem sam. Jestem totalnie sam właśnie w Ameryce Południowej i ciężko by było cokolwiek tu wskórać. Globanot, Urugwaj na 12. Kolejny wspaniały południowoamerykański wysokościowiec, drugi co do wysokości w całym kraju, Urugwaj, World Trade Center Torre 4, znany również jako Globant, a.k.a. Globanot. Posiada 39 pięter, jest to biurowiec oddany do użytku 12 lat temu. Jego wysokość to 130 metrów, czyli mniej więcej tyle co warszawski hotel Marriott. Ta wspaniała szklana góra stanowi część enklawy World Trade Center. Stoi właśnie u boku swoich nieco niższych braci, którzy są właśnie kolejno trzecim oraz czwartym najwyższym wieżowcem w całej Ameryce Południowej. Oprócz naszego WTC-4 jest tu jeszcze WTC-3, 2 oraz 1. Pięknie to wygląda. Tu obok coś, to wygląda jak jakiś Ghost Tower w Bangkoku. To jest Ghost Tower. Bo tak wygląda trochę jakby to już długo, już tego nie mogli zbudować. Chyba że w poniedziałek to wygląda inaczej, ale w ten niedzielny już nie taki poranek, no to stoi. Wygląda na to, że z dostępem do podstawy budynku nie ma większego problemu. Ale nie będziemy tego robić, ponieważ naruszenie miru to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy mieć na klacie. Także podziękujemy i przyznajemy, że mają rozmach Latynoamerykanie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak drabinka, ale niech was nie zwiedzie odległość pomiędzy tymi właśnie podłużnymi listwami, ponieważ ona jest większa niż się wydaje i jest tu taki jeszcze. Znalazłem go. Ja go znalazłem pierwszy. Idziemy sprawdzić, czy to jest fajne, czy nie fajne. Widać, że jakieś prace tu na tym. Widać, że chłopaki albo dziewczyny ogarniają tu coś na dostępie linowym. Chyba okna są tutaj myte aktualnie, bo widzę, że liny wiszą. Kolejny osobnik. Okrągły tym razem. O regularnym, okrągłym, walcowatym kształcie. Wokół tego właśnie walca są takie rury. Ładnie to wygląda jak takie poręcze. Trochę jak galerie na kominie, trochę jak pierścienie Saturna. No różnie się to może kojarzyć. Mnie się to kojarzy tak, że jakby to było gęściej posiane, to można by tam wbijać normalnie po ścianie, ale o nie, znowu Globant. To też jest Globant chyba w takim razie, zobacz. Wydaje mi się, że powinienem się jak najszybciej zmywać z tego miejsca, bo to są żarty żartami, ale ludzie, właściciele takiej firmy jak Globant, to na pewno nie są ludzie z pierwszej łapanki i oni jak widzą te moje filmiki,
to muszą się nieźle denerwować, więc prędzej to na jakieś drzewo chyba sobie wejdziemy, niż na kolejnego globanta. Obawiam się, że za drugim razem, jakbym zrobił taki numer, to prawnicy z globanta mogliby się trochę bardziej postarać, żeby pociągnąć mnie do jakiejś grubszej odpowiedzialności. No to mam problem. No to właśnie mam problem. Człowiek problem. Więc chyba na kolacja. Dobrze wyposażonych centrów handlowych nie brakuje w Urugwaju, ale wiejemy stąd, bo tu jest za dużo ludzi. A kolejka do Starbucksa wygląda okrutnie, jak drabina na rumuńskim monstrum. Ale my i tak nie pijemy kawy w Starbucksie. Aż tak prestiżowo nie trzeba trwonić waszych pieniędzy, drodzy widzowie. Dotarłem właśnie na obrzeża miasta. Jest tu Zatoka Montevideo. Po jednej stronie, bodajże w tamtym kierunku, jest Buenos Aires. W tamtym kierunku jest już otwarty Atlantyk i kierunek chropaczów. Tak to tu wygląda. Pierwsze skojarzenie Miami. Tak jakby policjanci z Miami, tak mi się z tymi filmami skojarzyło. Fajne miejsce. Dystans spaceru 8 km. Wystarczy. Czas na jakieś jedzonko. Na placu się już ściemniło, także spróbujemy, co tu jest dobrego w tym właśnie Urugwaju. Tu są popularne takie restauracje z grillem na żywym ogniu. Tu właśnie przed chwilą pan przygotował dla mnie na takim grillu. Myślę, że Urugwaj bardziej słynie z grillowania wołowiny niż kurczaka, ale wczoraj jadłem steka właśnie tu w Urugwaju. Więc dzisiaj kurczak, bo co za dużo steków, to niezdrowo. Jutro zjemy ponownie steka, albowiem jutro treningowy odcinek w planie. Jutro na ściankę do wspinaczki chciałbym się wybrać. Nakręcę też z tego odcinek. No i po treningu zjemy steka, tak właśnie pod vloga, żeby pokazać, bo ja to wolałbym kupić taką pierś kurczaka i ją normalnie ugotować w wodzie z warzywami. No ale tak pod vloga bardziej właśnie spróbujemy. Pierś z kurczaka z grilla, całkiem spoko. No i kartofle pieczone. Bardzo dobre. Trochę smakujemy jak takie z ogniska. Gracias. Buenas noches. Pojedzone, zapłacone. W sumie dużo. 75 zeta. Razem z napiwkiem 85 zeta. No to wczoraj mniej za steka zapłaciłem, ale w innym miejscu. To właśnie jutro tam pójdziemy. A to była właśnie Tanat. Tanat. Tak się nazywa właśnie ta miejscówka. Jesteśmy w Urugwaju i to w centrum. Także takie rzeczy trzeba właśnie wziąć pod uwagę, jak się chce tu zwiedzać. My tu nie spędzimy za dużo czasu. Będę tutaj jeszcze 3 noce. Powstanie jeszcze pewnie jakiś odcinek z Urugwaju, ale Urugwaj to jest tylko takie przesiadkowe. Powrót na hotel, hotelowa sauna, no i montaż. Czyli bardzo proszę, drodzy widzowie, ale chciałbym teraz zostać sam, także zostawcie mnie samego. I ja wam bardzo dziękuję za kolejny dzień spędzony razem ze mną, że wam się chciało, także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.